Czemu wy wchodzicie na Twitcha i pytacie się, czy warto kupować w grę? Tylko współpracując je na Steamie chyba, nie? A nie Twitch, gdzie gościu gra w grę. Nie pracuję w New Worldzie, mi za to nie płacą, ja się nie będę przekonywał do tego. Ty nie wiesz, czy ty chcesz grać w grę i jaką chcesz grać w grę? Tak by zapytał, czy warto oddychać. Co to za pytanie? Kompletnie nie czaję tego. Dwieście pytań dziennie, czy warto kupować grę? Trochę żałosne. Chuj.